Życie pełne ciepła. Dzień dobry Państwu. Przed mikrofonem Wojciech Kurzyk, a naszym gościem będzie dziś pani doktor Justyna Glusman, dyrektor zarządzająca Stowarzyszenie Fala Renowacji. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Czym jest dla Pani ciepło? Jak Pani to rozumie? Ciepło kojarzy mi się z czymś pozytywnym, na pewno z takim ciepłem rodzinnym i paradoksalnie bardziej z zimą niż latem. Ale ostatnio, szczególnie z powodu fali upałów, która nas teraz nawiedza, to postrzeganie się zmienia i ciepło staje się czymś wręcz groźnym, czymś przed czym trzeba się chronić. Czym pani dokładnie się zajmuje? Jestem Dyrektorką zarządzającą Stowarzyszenia Fala Renowacji jest to organizacja, która zaczęła swoją działalność już prawie dwa lata temu, założona przez wiodące firmy w branży produkcji materiałów izolacyjnych, materiałów i technologii stosowanych w budynkach do poprawy ich efektywności energetycznej. Natomiast od niedawna... Ta organizacja została zarejestrowana jako formalnie stowarzyszenie i działamy na rzecz poprawy efektywności energetycznej budynków, na rzecz promocji efektywności energetycznej, na rzecz tego, żeby uświadamiać ludziom, po co i dlaczego budynki powinny mieć dobrą efektywność, powinny mieć dobrą izolację zarówno na zimę, jak i lato. To zatrzymajmy się przez moment na tych problemach. To czym jest ubóstwo energetyczne i jakie są tego przyczyny? Ubóstwo energetyczne to jest bardzo poważny problem, dotykający prawie albo nawet według niektórych wyliczeń ponad 10% populacji Polski. To oznacza, że jakieś 4 miliony Polaków nie są w stanie ogrzać swojego domu, tak aby czuć się w nim komfortowo, nie są w stanie zimą schłodzić tego domu, nie są w stanie zapewnić sobie wystarczającej energii elektrycznej po to, aby... Um, używać y, urządzeń elektrycznych, które są także potrzebne do komfortowego życia. Więc jest to sytuacja, w której te osoby mieszkają w suboptymalnych y, warunkach. A jakie mogą być tego przyczyny? Przyczyny są zróżnicowane, ale generalnie źródłem są bardzo wysokie koszty ciepła i energii w stosunku do dochodów tych osób. Więc zazwyczaj będą to osoby a, o niższych dochodach, ale niekoniecznie, dlatego że jeżeli mieszkańcy um, zamieszkują budynki, które są w bardzo złym stanie technicznym, które nie mają optymalnych albo... Jakichś racjonalnych z punktu widzenia technologii budynkowej systemów grzewczych, to muszą bardzo dużo wydawać na y, ogrzewanie, chociażby. No i tu przykładem mogą być chociażby mieszkańcy budynków komunalnych. Bardzo często one nie mają y, innego systemu ogrzewania niż elektryczny. Elektryczność jest bardzo droga i cena energii rośnie, a więc te osoby, które szczególnie są narażone na właśnie te zbyt wysokie koszty, energii ciepła do, w stosunku do swoich dochodów, no, ponoszą jeszcze wyższe koszty niż inne osoby. Także definicja ubóstwa energetycznego nie pokrywa się w 100% z definicją po prostu ubóstwa. I tak samo, jeśli spojrzymy na mapę kraju, to nie jest problem, który dotyka poszczególnych, jakiejś konkretnej części kraju naszego. Natomiast... Ym, Często są to jednak osoby mieszkające w małych miejscowościach i generalnie w budynkach o bardzo złych parametrach technicznych, które wymagają dużego nakładu kosztów, żeby je ogrzać czy schłodzić. Pójdźmy dalej tym tropem i porozmawiajmy o tym, że jesteśmy coraz bardziej zaskakiwani cenami energii, na no szczególnie ostatnio. Co więc możemy z tym zrobić? Co może zrobić mieszkaniec? Co może zrobić samorząd? A jaka jest rola rządu? Ten gwałtowny wzrost cen energii oraz nośników ciepła dotyka w szczególności osoby, które są zagrożone albo już w sytuacji ubóstwa energetycznego. ale oczywiście jest to obciążenie dla wszystkich mieszkańców polski z tego względu, że wysokie ceny energii powodują chociażby wzrost cen transportu, wzrost cen produktów spożywczych. Także jest to problem, który dotyka de facto wszystkich. I tu możemy w jakiś sposób nie tyle jemu zapobiegać, ale powodować, że będzie ten problem mniej dotkliwy, w szczególności um, dbając o to, jeśli mówimy o mieszkańcach, aby zużywać mniej energii i ciepła. To jest możliwe, jeśli zastosujemy w domu, w mieszkaniu, bardziej efektywne energetycznie urządzenia. Jeżeli wymienimy światła na światła LEDowe, które zużywają znacznie mniej energii, do tego oczywiście potrzebne są nakłady, są inwestycje. Jeśli mówimy o budynkach, to w dłuższym okresie taką większą inwestycją jest zapewnienie odpowiedniej izolacji budynku. To są wszystko działania, które możemy zrobić. Oprócz tego oczywiście używać tej energii, czyli wyłączać y, światło, czyli wyłączać na noc urządzenia z prądu, tak żeby na stand-byu też nie używały tej energii. To są już takie rzeczy, które każdy może zrobić bez inwestycji. Natomiast te inwestycje w szczególności w domach, które mają tą słabą kondycję techniczną, y, będą potrzebne. No i nie wszyscy mieszkańcy mogą sobie pozwolić na przeprowadzenie takiej inwestycji i w związku z tym chodzi tutaj Rząd ze swoją rolą, czyli przygotowaniem takich programów wsparcia, które pomogą ludziom, a w szczególności tym biedniejszym, tym w gorszej sytuacji finansowej, na to, aby mogli takie inwestycje przeprowadzić. Mamy kilka takich programów dzisiaj w Polsce, tylko Problem z nimi jest taki, że po pierwsze docierają one do zbyt małej liczby mieszkańców, a po drugie nie promują w sposób wystarczający m, głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, która właśnie oznacza to całe spektrum działań w stosunku do budynku, które wymieniłam. A to z kolei jest problem, dlatego że tylko taka modernizacja powoduje, że możemy zaoszczędzić... 60 albo ponad 60 nawet procent energii, zmniejszyć to zużycie energii, zmniejszyć zużycie kosztów, a także zmniejszyć w związku z tym emisję dwutlenku węgla, a zaczęłam od tego, że klimat się ociepla i jest to coraz bardziej dla nas groźne. To powiedzieliśmy o tym, co może zrobić mieszkaniec, co powinien robić rząd, a gdzie to jest samorząd? Jaka jest samorząd jest także bardzo istotnym graczem, jeśli chodzi o poprawę efektywności energetycznej, z którą wiąże się poprawa jakości życia mieszkańców. Po pierwsze dlatego, że samorząd, samorządy dysponują swoim zasobem mieszkaniowym. Samorządy posiadają mieszkania komunalne, na przykład Warszawa 80 tysięcy takich mieszkań, czyli bardzo wiele osób, które spełniają określone warunki, czyli mają niższe dochody, nie mają swojego miejsca zamieszkania, mogą korzystać z tego typu wsparcia. Natomiast ważne jest, żeby te osoby nie wpadały w ubóstwo energetyczne, na przykład z tego powodu, że te budynki samorządowe są w złej kondycji technicznej, ogrzewane urządzeniami elektrycznymi, a więc paradoksalnie ci mieszkańcy, którzy wymagają największego wsparcia, wpadają w największe kłopoty. Nie są w stanie płacić za rachunki, gdyż te rachunki są po prostu na ich kieszeń zbyt wysokie. Więc przede wszystkim samorząd powinien zadbać o swój zasób mieszkaniowy, zadbać o to, aby odpowiednio zmodernizować budynki i zmniejszyć zużycie energii w swoich własnych budynkach, których jest bardzo dużo i często one są w bardzo słabej kondycji i zachęcać mieszkańców wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych różnymi sposobami. No aby same spółdzielnie i wspólnoty przeprowadzały tego typu modernizacje, tu bardzo istotna jest na wszystkich poziomach i samorządu i rządu akcja edukacyjna. Myślę, że jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia w kwestii edukowania o tym, jak ważna jest efektywność energetyczna budynków, co można zrobić, na przykład termostaty i instalacja termostatów um, i dzięki której możemy w sposób y, optymalny y, y, regulować temperatury w pomieszczeniu Sprawia, że te koszty ogrzewania mogą spaść nawet o 30%. To nie jest wiedza dzisiaj powszechna, i właśnie rolą zarówno samorządu, jak i rządu jest doprowadzenie do tego, aby mieszkańcy mieli tego świadomość. To budujemy taki obraz. Z jednej strony mamy ubóstwo energetyczne jego przyczyny, a w środku mamy mieszkańca, mamy samorząd i mamy rząd ze swoimi regulacjami. A z drugiej strony mamy Stowarzyszenie Fale Renowacji. Czym dokładnie to stowarzyszenie się zajmuje? Jak ono się wpisuje w ten pejzaż? Stowarzyszenie Fala Renowacji zajmuje się właśnie takim wspieraniem akcji edukacyjnych, rozmową z rządem i z samorządami o tym, jakie powinny być te cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej. My dążymy do tego, aby w Polsce renowacje, modernizacje energetyczne budynków wynosiły 3% budynków rocznie. To są także cele, które rekomenduje Komisja Europejska w kontekście zarówno walki ze zmianami klimatu, jak i bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienia się od paliw kopalnych, w szczególności z Rosji. Dzisiaj budynki to jest około 40% zużycia energii. Ona 36% emisji CO2, także bez interwencji w, tym, w tej dziedzinie polityka energetyczna, polityka klimatyczna Unii Europejskiej no, nie będzie sukcesem. Także fala renowacji wzmacnia ten głos na poziomie Polski. Jesteśmy także przedstawicielem takiej dużej kampanii Renovate Europe Campaign w Polsce. I dzięki temu mamy wpływ na to, co się dzieje w Unii Europejskiej. Tam się toczą debaty aktualnie na temat bardzo istotnych rozwiązań prawnych, które mają wzmacniać efektywność energetyczną, budynków, innych dziedzin, ale także odnawialnych źródeł energii. Także to jest nasza rola, tak? Konsultujemy także wszelkiego rodzaju dokumenty i programy rządowe po to, aby one były zaadresowane do właściwych osób i po to, żeby zawarte w nich regulacje rzeczywiście były skuteczne do tego jakby w kontekście tego celu 3%. I teraz jeżeli pomyślimy o tym, że dzisiaj ym, te modernizacje energetyczne budynków obejmują 1 mniej więcej procent rocznie, to to jest ogromne zadanie. To jest trzykrotny wzrost i zależy nam także na tym, aby po pierwsze, głęboka, kompleksowa modernizacja, czyli taka, która przynosi te efekty w postaci rzeczywistej, dużej oszczędności energii. To była duża część tego, tych programów. Tutaj musimy w szczególności postawić na osoby mniej zamożne, po to, żeby jednocześnie walczyć z, programem, z problemem ubóstwa energetycznego. I kolejnym takim elementem, który wymaga Wsparcia, promocji to jest zasada pierwszeństwa efektywności energetycznej. Mimo tego, że mówią o niej zarówno dokumenty unijne, jak i polska długoterminowa strategia renowacji budynków, ona nie ma w praktyce zastosowania, czyli chodzi o to, aby skłaniać mieszkańców do tego, aby najpierw zmniejszali zużycie energii w budynku, a dopiero potem wymieniali źródło ciepła. W takim celu, aby to źródło ciepła nie było przewymiarowane, aby ono było rzeczywiście dostosowane do tych aktualnych potrzeb energetycznych budynku. W ten sposób zmniejszymy koszty, nie tylko dzięki temu, że zainstalujemy bardziej efektywne źródło ciepła, ale także dzięki temu, że ono będzie po prostu mniejsze, będzie odpowiednio dopasowane do parametrów budynku. To odmalowaliśmy obraz tego, co dzieje się w Polsce. A jak jest w innych krajach? W innych krajach ten problem właśnie słabej kondycji, substancji mieszkaniowej został dostrzeżony także wiele lat temu. I generalnie większość, większość państw Unii Europejskiej ma programy, które wspierają mieszkańców w tym, aby takie modernizacje przeprowadzać energetyczne. Są różnego rodzaju programy, niektóre oparte o dotacje i takie wsparcie dotacyjne, inne oparte o na przykład upusty podatkowe. Natomiast ich cechą wspólną chyba jest to, że dąży się do coraz większej integracji tych narzędzi, które, które są dostępne do tego, aby poziomy wsparcia były dopasowane do efektów tego wsparcia, czyli im lepsze efekty w postaci efektywności energetycznej, tym wyższe wsparcie, a więc uzależnia się ten poziom dotacy, dotacji od standardu budynku, który zostanie osiągnięty po remoncie. Także taką coraz bardziej powszechną cechą tych programów jest wymóg przeprowadzenia audytu energetycznego, no po to, żeby wiedzieć skąd startujemy i, i dokąd y, zmierzamy, y, co te państwowe, publiczne pieniądze mają przynieść. A także te programy w części wymagają... Y, osiągnięcia udokumentowanej poprawy efektywności energetycznej. Tego w Polsce jeszcze nie ma. Mam nadzieję, że rząd wprowadzając zmiany do takich programów jak Czyste Powietrze, to jest taki podstawowy program, z którego korzystają mieszkańcy, będzie uwzględniał te właśnie cechy programów z innych państw. A my przygotowaliśmy raport na temat efektywnych instrumentów wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków, w którym przedstawiliśmy ponad 20 takich przykładów właśnie z innych państw, czyli najlepszych praktyk, które można by zastosować także w Polsce, po to między innymi, aby walczyć z problemem ubóstwa energetycznego. Mocno wybrzmiewa w tym, o czym pani opowiada, oszczędzanie energii. Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy tą energię oszczędzali? Tak jak powiedziałam, oszczędzanie energii jest niezwykle istotne z punktu widzenia mm, kosztów. Energii. To dzisiaj jest temat, który wybrzmiewa bardzo mocno w przekazach medialnych, ale też dom, który jest efektywny energetycznie, stwarza środowisko lepsze do życia. Pozbawiony jest to dom wilgoci, która bardzo źle wpływa na wiele układów człowieka, także jest to po prostu lepsze... lepsze lepszej jakości miejsce, w którym mieszkańcy spędzają bardzo dużo czasu. Pokazała też to pandemia, jak istotne jest samo mieszkanie, w którym no, możemy, może się okazać, że musimy spędzić więcej czasu niż nam się wydaje. Także to jest bardzo... Mm, tu są bardzo wielopoziomowe korzyści, bo jeśli patrzymy na korzyści z punktu widzenia całej gospodarki, to także jest ich wiele. Taki program masowej modernizacji budynków to są nowe miejsca pracy, jakościowe miejsca pracy, zarówno w samym budownictwie, jak i w, w ościennych, że tak powiem, związanych z budownictwem. Yy, gałęziach gospodarki. No i jak wspomniałam, zdrowie i nasza kieszeń. To porozmawiamy jeszcze o trendach. Jak będą się rozwijać konsekwencje działań takich, jakie prowadzi Stowarzyszenie Fala Renowacji i na czym skupi się Państwa aktywność w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu lat? Trendy są jednoznaczne, wyznacza je w gruncie rzeczy Komisja Europejska, Unia Europejska, bardzo ambitnie podchodząc do celów klimatycznych, ale dzisiaj oprócz programu, który stanowi taką oś działania Unii Europejskiej, czyli Fit for 55, mamy też Repower EU, czyli program uniezależnienia się dot całej Unii od paliw kopalnych, gdzie bardzo dużą... Wagę przywiązuje się właśnie do poprawy efektywności energetycznej, czyli trzeba zmniejszyć zużycie energii, Oprócz tego, aby zmienić kierunki, z których na przykład paliwa sprowadzamy. I to jest niezwykle istotne. Także Polska partycypuje w tych rozmowach i także w Polsce będziemy wprowadzać zmiany. No chociażby ze względu na to, y, że koszty dzisiaj y, ogrzewania domu, energii elektrycznej są tak wysokie, że nie ma możliwości, aby zastąpić paliwa z jednego kierunku sprowadzane innymi paliwami, albo żeby w szybkim tempie wyprodukować. Tyle odnawialnej energii, aby też zastąpić te tradycyjne źródła grzewcze. Także tutaj efektywność energetyczna jest jedynym dzisiaj sposobem na to, aby w sposób strukturalny i długofalowy z tym problemem sobie poradzić. Także w tym kierunku zmierzamy. Mam nadzieję, że ambitne cele Unii Europejskiej przełożą się na ambitne cele w Polsce. Ze względu na to, że, jak już wspomniałam wcześniej, tych korzyści wynikających z poprawy efektywności energetycznej jest bardzo wiele, i one tak samo jak koszty energii i koszty tych, tej sytuacji, w której się obecnie znajdujemy, one dotyczą właściwie wszystkich Polek i Polaków. Jeżeli udałoby nam się osiągnąć efektywność energetyczną, wtedy nasze życie będzie pełne ciepła, czyli dokładnie tak jak nasza rozmowa. Dziękuję Pani serdecznie za to, że była Pani naszym gościem. Dziękuję Państwu bardzo i zapraszam na kolejny odcinek Życia pełnego ciepła już za moment. Bardzo dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Życie pełne ciepła.